z codziennej pracy, które zostały przeniesione właśnie z misji afgańskiej. One są implementowane do medycyny i również w ten sposób chcemy szkolić i szkolimy żołnierzy, którzy mogą realizować zadania właśnie na polu walki. Jakie są plany na następne tygodnie, miesiące? Jeździmy po różnych ośrodkach. Została przeprowadzona rekrutacja. Zainteresowanie było bardzo duże tym programem. Ono oczywiście przerosło nasze możliwości. To, co było dla nas trudne... Troszeczkę takich przemówień damy, proszę Państwa, moherowych. Tam, gdzie żyje, tam, gdzie jest, tam, gdzie działa. Dlatego dziękuję Wam, kochana rodzino Radia Maria, za to, że jesteście tym światłem, że rozpromieniacie mroki nocy, nie tylko tu w ojczyźnie, ale i na całym świecie. Bóg Wam zapłaci. Swoje słowo do uczestników dziękczynienia w rodzinie skierował także prezydent Torunia Michał Zaleski. Dziękczynienie w rodzinie, a więc dziękuję. Oczywiście tutaj nie ma zagrożenia, ani dla pacjenta, ani dla osób szkolących się. Mówię o symulacji medycznej, więc te procedury mogą być wykonywane wielokrotnie do uzyskania perfekcji w ich wykonaniu. Czy dla tych 1000 osób, które się zgłosiły do programu, to jest tak, że to jest tylko jednorazowe szkolenie, czy ileś razy chcecie pojechać do tych żołnierzy? My byśmy chcieli tam być przez cały czas, natomiast w ramach projektu przewidziano jednorazowe szkolenie, które oczywiście może być kontynuowane w ramach następnych w przyszłości, ale już poza projektem. Szymon Orkicki, instruktor symulacji medycznej w Wojskowym Instytucie Medycznym. Panie Szymon, jesteśmy w miejscu, gdzie są takie symulatory, fantomy, trenażery, różnie to się nazywa, które pozwalają tak naprawdę nauczyć medyka tak naprawdę najtrudniejszych przypadków, z którymi będzie w przyszłości musiał pracować. Tak, zgadza się. Symulatory medyczne są zaawansowane urządzenia, dzięki którym my możemy szkolić ludzi w myśli domeny ćwicz, tak jak leczysz. Ponieważ jeżeli ktoś w warunkach symulacji nie umie wykonać jakiejś procedury, to tak samo nie będzie umiał wykonać w realnym świecie, a symulacja na to do siebie, że potrafi wywołać podobne emocje jak normalny pacjent w normalnej sali, na przykład w centrum urazowym. Tutaj ten fantom, który leży przy nas, wygląda jak prawdziwy człowiek. Co on może w trakcie pracy pokazać medykowi, ratownikowi? Oprócz tego, że już od samego początku, jak przyjeżdża taki symulator, czyli myśli pacjent, już pierwszy problem to jest przełożenie pacjenta. On waży tyle, co normalny człowiek, tyle, co normalny pacjent, więc już na tym etapie, na takich podstawowych rzeczach, już medyk jest uczony, że to nie jest takie proste praca z pacjentem, jakby się mogło wydawać. Więc takich prostych rzeczy, to takich najbardziej zaawansowanych. Ten symulator potrafi się pocić, potrafi wymiotować, potrafi oddać mocz, potrafi krwawić, więc wszystkie te procedury przebiegają dość dynamicznie i wymagają od osoby, która kształci się na symulatorze, reagowania tak szybko, jak będzie zmuszony reagować przy normalnym pacjencie. Jaka jest przewaga między symulacją a zdobywaniem doświadczenia w realu? Po pierwsze, w symulacji mamy możliwość popełnienia błędu, nie szkodząc nikomu. Popełniamy błąd na sesji debriefingowej, omawiamy, dlaczego tak się zadziało i co zrobić, żeby w przyszłości takich błędów uniknąć. I odbywa się to bez szkody tak naprawdę dla pacjenta. Pozwala to również lepiej przygotować sobie miejsce pracy, bo jak wiemy, większość błędnych decyzji podejmowanych w pracy przy pacjencie urazowym, to nie jest brak stricte wiedzy książkowej. To jest brak umiejętności komunikacji, brak umiejętności przygotowania stanowiska pracy, więc te wszystkie elementy również w warunkach symulacji medycznej można przećwiczyć. Czy to jest pacjent, który wybacza błędy? To zależy od instruktora. Jeżeli instruktor sobie tego życzy, to owszem, wybaczy błąd, ale tak jak życie nie wybacza błędów, tak i w trakcie symulacji instruktor stara się, ażeby ten symulator odwzorowywał to, jak pracuje pacjent, bo tak jak mówiłem wcześniej, możemy popełnić błąd, nie niesiąc ze sobą żadnych konsekwencji w postaci utraty życia lub zdrowia żywego człowieka. Tutaj błędy jeszcze możemy popełniać, ponieważ uczymy się. To jest pewien etap edukacji, jeden z ostatnich etapów edukacji i podczas tego etapu również można popełniać błędy. To jest dopuszczalne, więc tak naprawdę wybaczamy błędy, tylko później musimy wyciągać z nich wnioski. To jest debriefing, omawianie, to jest nieodłączny element symulacji medycznej. No dobrze, a jak już omawiacie te błędy, to potem jeszcze raz dana osoba, która się szkoli, musi to pokazać panu, na przykład instruktorowi? Staramy się tak przygotować symulację, żeby w przeciągu jednego, dwóch, trzech dni kursu
uczestnik był wrzucony coraz bardziej na głęboką wodę, czyli ta gradacja edukacji musi przebiegać, czyli elementy, których uczestnik nauczył się we wcześniejszych symulacjach, są wykorzystywane w późniejszych. Też na samym początku tak naprawdę symulacje to są proste symulacje. Ktoś musi poznać symulator, musi poznać podstawowe umiejętności i wdrożyć wiedzę, którą poznał we wcześniejszych etapach edukacji, a dopiero później wrzucać coraz cięższe przypadki, coraz więcej nakładających się na siebie problemów, patologii pacjenta, ponieważ gdybyśmy od razu uczestnika wrzucili na głęboką wodę, to wiemy, jaki byłby efekt, by się zniechęcił, byśmy w trakcie debriefingu mieli za dużo do omówienia i ten efekt edukacyjny byłby tak naprawdę zaburzony już na etapie pierwszej symulacji, a tego nie chcemy. W ramach tego centrum symulacji prowadzicie też szkolenia dla żołnierzy, zarówno tych, którzy wcześniej nie mieli do czynienia tego typu, nazwijmy to tak kolokwialnie, zabawkami, ale też takich, którzy są, nie wiem, to są medycy, czy ratownicy, czy pielęgniarki SOR-ów, czyli przyszpitalnych oddziałów ratunkowych. Jak są ułożone te szkolenia? Czy to jest tak, że możecie robić to samo tutaj, jak ktoś przyjeżdża do was do centrum i tak samo możecie uczyć i szkolić, na przykład jak idziecie do jednostek, a wiem, że jeździcie? Symulatory, którym dysponujemy i cały system debriefingowy kamer jest przystosowany do tego, żebyśmy go spakowali w walizki przeznaczone specjalnie do transportu symulatorów i pojechali na przykład na Drawsko-Pomorskie, na poligon do Przemyśla, do jednostek bezpośrednio i tam odtwarzali niejako warunki symulowane, bo owszem, u nas na sali możemy puścić z głośników muzykę, możemy puścić odgłosy tożsame dla pola walki, możemy zrobić na przykład zaciemnienie w postaci całkowitego wyłączenia światła, możemy dużo rzeczy wprowadzić, ale nigdy nie wprowadzimy zapachu błota, pola, lasu, tych wszystkich elementów wiatru, brudu, który możemy uzyskać na poligonie. Więc możliwość zabrania wszystkich elementów symulacji w realne miejsce, w którym będzie potem pracować ta osoba, też podnosi wiarygodność symulacji. No co z tego, że ten uczestnik w ciepłym pomieszczeniu nauczy się wykonywać procedurę, jak pójdzie na mróz minus 20 i już te ręce nie pracują tak dobrze, jak pracowały w ciepłym centrum symulacji. Więc owszem, tak, trochę się różni program, bo co innego robimy na zewnątrz właśnie z niemedykami, bo trochę inaczej, inne rzeczy oni wykonują, inne mają kompetencje, a inaczej szkolimy personel medyczny, który ma już jakieś doświadczenie, coś już robi i na przykład przygotowujemy ich nie tyle do pracy w polu walki, podczas wymiany ogniowej i tak dalej, tylko już na przykład do pracy w szpitalu polowym, czy pacjencie, już w warunkach zupełnie innych. No dobrze, ale jeżeli szkolicie tych takich żołnierzy, którzy nie są ratownikami, nie mają takiego przeszkolenia, to od czego się zaczyna? Czego się ich uczy, żeby mieli te podstawy ratownictwa medycznego? To nie jest tak, że my wyważamy otwarte drzwi, czy sprzedajemy jakąś wiedzę tajemną. Amerykanie i wojska NATO już od wielu, wielu lat przygotowują wytyczne co do tego, jak ma być udzielana pomoc na polu walki przez żołnierzy. 87% żołnierzy umiera na polu walki przed przybyciem do szpitala, czyli tak naprawdę 87% żyć, których niestety nie udało się uratować, leży w rękach osób niemedycznych. Czyli żołnierzy bezpośrednio na polu walki, którzy są, to nie zawsze jest tak, że kolega może nam pomóc, tudzież mamy to szczęście, że dostaliśmy obrażeń, a obok nas akurat znajduje się medyk, który będzie nam w stanie pomóc. Więc szkolenie żołnierzy, tych szeregowych, nie medyków, też się odbywa według stricte wytycznych co do tego, co do tych elementów, które zabijają żołnierzy na polu walki, czyli głównie masywne krwotoki, odma opłucnowa, czyli urazy klatki piersiowej, a później niedrożność dróg oddechowych. I to też nie jest poparte badaniami, analizami tego, dlaczego żołnierze umierają na polu walki. I tak też są układane algorytmy postępowania i szkolenia, ażeby minimalizować tą ilość zgonów na polu walki do uniknięcia. No to czego trzeba nauczyć takiego żołnierza? Co on musi umieć, taka ta podstawa jaka jest? Przede wszystkim operować dokładnie tym, co znajduje się w indywidualnym pakiecie medycznym, z którym każdy żołnierz rusza w pole. Przede wszystkim opaska uciskowa, czyli umiejętność tamowania masywnych krwotoków. Uczymy zarówno tamowania krwotoków przez żołnierza samemu sobie, czyli sam sobie musi założyć opaskę uciskową, jak i koledze. To jest pierwsza część. W protokole to zawsze są masywne krwotoki. Potem drożność dróg oddechowych, umiejętność zakładania rurki nosowo-gardłowej i robi się to na żywo, niejako sami uczestnicy sobie zakładają rurki nosowo-gardłowe, potem
umiejętność oceny klatki piersiowej, tego patologii oddechu i tak dalej, to wszystko ma znaczenie. Prewencja hipotermii, żeby się nie wychładzał człowiek na polu walki. To wszystko są te elementy, które zabijają człowieka i człowiek niemedyczny, znajdując się na polu walki, powinien umieć sobie z tym wszystkim poradzić. I rzeczywiście po szeregu szkoleń, które wykonujemy, już widzimy, że żołnierze po jednym dniu już są bardziej opatrzeni z tym, co mają przy sobie, wiedzą, do czego służy ten sprzęt, wiedzą, jak tego użyć. Teraz pozostaje tylko ustawiczne ćwiczenie, bo jak wiemy, 75% wiedzy po 3 miesiącach tak naprawdę ulatuje. Więc pojedyncze nasze szkolenie, które my przeprowadzimy, to jest tylko pewna część na całej drodze do wyszkolenia żołnierza w sposób medyczny. No właśnie chciałam o to zapytać, czy wystarczy, że raz się pojawicie w jednostce, czy to będą cykliczne takie szkolenia? Nam zależy na tym, żeby tak rzeczywiście było. W większości jednostek są ratownicy medyczni na co dzień i dla nas ideałem by było, żeby to właśnie ci ratownicy medyczni też niejako przejęli rolę instruktorów i na co dzień mogli służyć pomocą żołnierzom i mogli prowadzić tego typu szkolenia na bieżąco, bo my nie mamy możliwości pojechać do wszystkich jednostek w Polsce, i możemy tam pojechać, pokazać, jak to się robi, pokazać możliwości, jakie niesie ze sobą symulacja medyczna, bo to jest rzecz nowa, ale tak naprawdę ustawiczne szkolenie to jest coś, co powinno być zawarte w większym, szerszym programie szkolenia medycznego w wojsku. Mówił Pan o tym, że są takie badania, które wskazują na to, że część żołnierzy w ogóle nawet nie wie tak naprawdę do czego i jak, w jaki sposób użyć to swoje indywidualne wyposażenie medyczne, które jest im wręczane, prawda, jak idą gdzieś w pole na jakieś zadania. Jakie były reakcje w ogóle, jak się pojawialiście w jednostkach? Czy żołnierze są chętni, chętnie się zgłaszają, czy właśnie mówią, że, no, że wreszcie, nie wiem, na przykład wiemy, do czego to i tamto służy i jak się tym w ogóle posługiwać? Na początku zawsze jest tak, że przyjeżdżamy, to jest taka faza, my was nie znamy, zobaczymy, co pokażecie, bo może się okazać, że będą nudy do 15, byle wyjść, obiad, i reszta dnia wolna. Tak, każdy z nas na pewno w życiu uczestniczył w takim szkoleniu, gdzie przyszedł i już po pół godziny zaczął patrzeć na zegarek, czy chce wyjść. I fajnie się widzi po uczestnikach to, że po 10 minutach, 15, oni zaczynają bardziej słuchać, zaczynają zadawać pytania, zaczynają ćwiczyć, a na koniec, jak robimy podsumowanie i zbieramy grupę 30 żołnierzy, których szkoliliśmy, zawsze zadajemy pytanie. Słuchajcie, przyszliście z pewnymi oczekiwaniami na to szkolenie. Czy my te oczekiwania spełniliśmy, czy może coś moglibyśmy zrobić lepiej? Prawie zawsze dostajemy feedback taki, że to było najlepsze szkolenie medyczne, w jakim oni uczestniczyli. I pytają o więcej. Więc my wtedy tylko zerkamy w kierunku ich dowódców i ładnie się uśmiechamy. Jakby pan mnie miał czegoś nauczyć na tym sztucznym pacjencie, nie ma on jakieś imię w ogóle? Nie, staramy się nie nadawać imion naszym symulatorom, żeby zapamiętać, że to jest jednak symulator. On nabywa imię wraz z początkiem symulacji, bo każdy pacjent, który przyjeżdża w danym scenariuszu, on również ma imię, on ma wiek, on ma masę, kolor skóry, ponieważ to też staramy się odwzorować, że to nie przyjeżdża do tych uczestników maszyna, tylko pacjent. Teraz pacjent kaszle. Tak. No, co to oznacza? No byśmy musieli podejść i spytać tego naszego pacjenta, co tam mu dolega. Dzień dobry, co się dzieje? Halo, słyszy mnie pan? Nic nie mówi. No to będziemy musieli zacząć działać wtedy. To co wtedy trzeba zrobić? Jeżeli mamy osobę nieprzytomną, przede wszystkim musimy ocenić, czy taka osoba oddycha, czy też nie. Tutaj słyszymy, że kaszle, więc mogą być jakieś trudności z oddychaniem. Możemy udrożnić drogi oddechowe, tak żeby ułatwić oddychanie, czyli odchylić głowę do tyłu, kładąc jedną rękę na czole, dwa palce na żuchwie. Czy lepiej się panu oddycha? Troszkę lepiej, ale nie. O, czyli do nas zaczyna mówić pacjent, ale jest mu duszno. Proszę pana, podłączę panu tlen, dobrze? Możemy podłączyć tlen, takiej osobie możemy posadzić taką osobę, żeby się lepiej takiej osobie oddychało. Symulator jest w stanie z nami rozmawiać, jest w stanie generować bardzo, bardzo dużo objawów, łącznie z tym, że jeżeli wezmę stetoskop i chcę osłuchać, co tam się w płucach dzieje, to również 21 patologii jest w stanie ten symulator wygenerować i może wygenerować inne zmiany dla każdego płata płuca i inne z przodu i inne od strony pleców, więc od strony diagnostycznej symulator jest narzędziem, które pozwala nam zeskumulować prawie wszystkie patologie, jakie przewiduje medycyna.